Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku. Pojeździmy sobie dzisiaj po elektrykach, ale nie samochodach elektrycznych, a samochodach hybrydowych typu plug -in. Jeżeli mógłbym powiedzieć co jest dzieckiem Kai szatana, to bym powiedział, że właśnie taki wynalazek jak hybryda plug -in. Czyli jeżeli chcesz utopić pieniądze, to kup sobie plug -ina. Słuchajcie, jeżeli czytamy czy warto kupić hybrydy plug to oczywiście, że tak. Auta z napędem hybrydowym plug-in to pojazd półelektryczny, który można w łatwy sposób naładować za pomocą energii. Wyposażone są dwa silniki, elektryczny, spalinowy i w ogóle cuda i tak dalej. Piękna sprawa. Ale pewnie jeżeli nie wiecie, jesteście tutaj na tym kanale i na tym filmie, dlatego, że już w ogóle temat hybrydy i rozjeżdżania przeze mnie hybryd Wam się podoba, to rozdzielmy sobie hybrydy na dwie podstawowe. Każde auto dzisiaj praktycznie produkowane z salonu jest autem hybrydowym. Jest tak zwana miękka hybryda, i to polega na oszukiwaniu Unii Europejskiej przez producentów samochodów, ale nikt o tym nie mówi głośno. Poprzez większy akumulator, dużo większy, mocniejszy, i rozrusznik na przykład silnika, który jest silniczkiem elektrycznym, już nie jest takim starym rozrusznikiem, tylko powiedzmy, jest wspomaganiem dla silnika spalinowego. I to jest hybryda miękka. I to jest spoko to jakby, wiecie, to niby ma tam mieć 20 koni, taki silnik i, i ale ile on tej energii tam pociągnie sobie z tego małego akumulatorka przez paręnaście sekund, no to, to na chwilę. I ta energia mu potem wraca alternatorem, więc to, to jest nic, nic naprawdę zaskakującego. I te hybrydy można przeżyć. Ona nie jest jakoś tam mm, turbo trudna. Mamy to w Skodach, mamy to w Porsche, mamy to w BMW i mamy to jeszcze w Mercedesie ja mam na przykład, nie? Ale... Kiedyś producenci wpadli na pomysł, żeby zrobić hybrydy plug-in, czyli hybrydy, które same się nie ładują, tak jak na przykład Toyota Prius. W ogóle chyba najgenialniejsza najbardziej udana hybryda, i to coś, co ma sens, no ale powiedzmy. Hybrydy typu plug-in są autami, które są ładowane z zewnątrz. Jest to auto z silnikiem spalinowym. Na przykład weźmy tutaj e, rzeczoną moją Skodę Oktawie RS, tak owa jeździ u mnie w spółce, e, w wersji plug-in. I ona łącznie generuje chyba tam 200 parę koni z tego, co kojarzę z tych dwóch silników. Dodatkowo ma jakiś tam zestaw baterii, czyli jest cięższa. E, I mocny silnik elektryczny. Czyli mamy 1.5 TSI, który ma tam 100 ileś 10 koni, plus ten mocny elektryczny, który ma kilkadziesiąt koni. Łącznie daje nam to wynik taki i taki. No i z założenia, słuchajcie, jak się takie auta reklamuje. Nawet ostatnio czytałem, że ta Skoda Octavia e, tutaj wszędzie w biuletynach mówi się, że ona na samej baterii potrafi przejechać 60 km 60 km. Dwa lata ponad posiadamy to auto. Ono w życiu nie przejechało nawet 30 km. Kiedyś miałem na zastępstwie Superba w pluginie. W takiej samej konfiguracji. Też miał przejechać ileś. Wiecie ile się starałem po naładowaniu do pełna, żeby przejechać tym samochodem chociaż 20 km? Nie. Co po prostu nie. I teraz, jakie są zalety posiadania hybrydy Plugin? To, że masz świadomość, że masz półelektryczne auto i możesz elektrycznie poruszać się po mieście. Wow, naprawdę, nie, jest to fenomenalne. Auto, które musisz ładować z gniazdka, żeby było efektywne, bo jak będziesz chciał ładować je tylko z silnika elektrycznego, ze spalinowego, to ci nagle spalanie wzrośnie, więc to tak nie bardzo wychodzi. No ale za prąd to w sumie też musisz płacić, więc gdzieś ta oszczędność ekologiczna, ekonomiczna jest jakby, powiedziałbym, marginalna. A weźmy na tapet samo takie autko, jeżeli chodzi o dane techniczne. Czyli Skoda odstawia... R Weźmy sobie dane techniczne plugina i dane techniczne dwulitrowego diesla. Nic. Reklam tu napierdł. Dobrze, słuchajcie. Eee, Skoda Octavia RS Liftback 2.0 TDI 200 Taką taką też posiadam. Ona w danych fabrycznych ma eee, pojemność bagażnika 450 to nas nie interesuje. Dopuszczalna przyróżnica nas nie interesuje. Eee, 200 koni, 400 Nm napęd na 4 koła. Masa własna, to mnie interesuje. Masa własna pojazdu to jest. Bez obciążenia 1390 kg i dodatkowo pojemność zbiornika paliwa to jest 60 litrów. Średnie spalanie około 5 litrów i 7,4 do setki. Natomiast już ta sama Skoda, która ma być taka super. O, to jest 1,4 TSI, to się pomyliłem. Ma 245 koni, słuchajcie, czyli 45 więcej, ale no to przejdźmy do magii cyfr 7:3 do setki. 225 na godzinę tylko. A tamta miała 245. Czyli 1 dziesiątą do setki jest szybsza. Pojemność akumulatora 13 kWh. Zużycie energii. O, maksymalny zasięg przy oszczędnej jeździe na długiej trasie. 80 km na baterii. Średni minimalny zasięg, 52. Pojemność zbiornika paliwa, słuchajcie, 50. I masa własna, 1500 kg. A zużycie paliwa normalnego, ile wynosi? No, już się nie podaje nawet. No, widzicie, tu się podaje tylko zasięg na zużycie paliwa. Średnie spalane, spalanie cykl mieszany. 1,6 litra. <grym> Pod warunkiem, że pilnujesz na ładowania. I że jeździsz w większości na silniku elektrycznym, i wspomagasz się spalinowym. Jaka jest rzeczywistość? W rzeczywistości ten samochód, jeżeli nie ładujemy go cały czas bo na przykład jeździmy codziennie w trasy i nie mamy gdzie go ładować, bo nie zawsze jest wtyczka pali naprawdę odciula. Jak chcemy ładować baterię w trybie jeżdżenia i przełączamy na ładowanie baterii silnikiem spalinowym, wtedy pali odciula więcej. Dodatkowo zasięg tego samochodu to jest 340 km i nic więcej. W trasie, jak się jedzie intensywnie, do 400 maksymalnie, w porównaniu do Octavii, która robi 800-900 km na zbiorniku e, tej e, RS Diesel. I tak to wyglądało w przeliczeniu. Jak patrzę na ten papier, to wygląda to niesamowicie. Ale wiecie co? My mamy takie auto. Tym autem przejechaliśmy 100 koła. I nihuchu to nie działa. I tu jest mały problem. Nie działa. Ale najciekawsze w hybrydach plug-in, na przykład właśnie w takich wynalazkach jak Skoda, Volkswagen czy BMW, wiecie co jest? Coś, czego Wam sprzedawca nie powie wartość auta leci na łeb na szyję. Ja pierwszy raz się spotkałem z tą sytuacją w momencie kiedy postanowiliśmy sprzedać naszego plugina i z reguły jest tak, że po dwóch latach leasingowania mamy tak skonfigurowane te leasingi, że z reguły albo wychodzimy na zero, albo nam się dopłaca jakieś tam parę tysięcy i się to auto zabiera po dwóch latach, nie? Z reguły w 90% jest to parę tysięcy. Wyobraźcie sobie, że cena plugina jest tak absolutnie spadająca na łeb, na szyję w przypadku na przykład tej Skody, że to auto po dwóch latach, jak my nie dość, że spłacaliśmy te raty, nie dość, że tam wiecie, wszystko zgodnie, tak jak trzeba, jakaś tam wpłata własna była, to my jeszcze musieliśmy dopłacić do tego, żeby to auto od nas odkupiono. Dopłacić. I teraz weźmy najciekawsze. Pokażę wam coś. Jak się tu silnik zmienia? Persja silnika, dobra. Już zmieniło się strasznie. W sensie chciałem popatrzeć i porównać ceny, jakie były zakupowe rs w dieslu, a rs -a w hybrydzie, ale Skoda już tak utrudniła życie swoim klientom, że brawo. Bardziej popieprzonego konfiguratora nie można było zrobić. Nie! E, serio. Jest coś niesamowitego. Nawet w ogóle już nie widzę czegoś takiego jak RS, ani nic innego, więc... A było naprawdę fajnie, było prosto, można było popatrzeć sobie na te wszystkie rzeczy. Ale weźmy tutaj, Oktawie, auta placowe. O, auta placowe. O, mamy RS-a. I co tu mamy za RS-a? Napęd hybrydowy. Proszę, napęd hybrydowy. Wybierz. Dalej. I tutaj mamy już cenę od 180 tysięcy za dwulitrowego diesla, tak, tak mi pokazuje, może tu wziąłem na hybrydowe, od 180, a teraz dostępne silniki, zmieńmy silnik, wersja silnika, weźmy, zmieńmy na ten piękny, co tam był, TSI, 2.0, nie, 1.4 TSI, tutaj proszę. I 1.4 TSI 245 koni jest od 180. Czyli ty musisz zapłacić więcej bazowo za tą wersję elektryczną z tym głównym podmaską, bo dosłownie dla moich zdaniem to jest główną podmaską, które nie ma racji bytu. Dodatkowo czytasz o jakichś zużyciach kosmicznych typu 1.1, 1.3 1, litra pod warunkiem, że ty to ładujesz codziennie. A na koniec jeszcze się okazuje, że sprzedać to auto, no to jest nie lada wyczyn, bo ludzie nie do końca chcą używane tego typu auta kupować. Czyli hybrydy plug -in. Po co to komu było potrzebne? Nie wiem. Komu to potrzebne? komu to potrzebne? Domyślam się, ale na razie na dzień dzisiejszy nie ma dla mnie to racji bytu. Jeżeli mamy mieć samochód do miasta, gdzie naprawdę do pracy dojeżdżamy i ładujemy się tak naprawdę w domu, do pracy dojeżdżamy 15 km, wracamy 15, to może ta hybryda bez ładowania da radę? Ale czy to jest gra warta świeczki, żeby to wymieniać? No, niby takie, takie trochę, wiecie, Niby trochę jestem elektryczny, ale jednak mam silnik spalinowy i w razie jak mi się ten elektryczny rozładuje, to pojadę spalinówką. Nie, to już naprawdę Toyota Prius wychodzi w tym momencie lepiej i nie wiem co producenci mieli na myśli, produkując takie samochody, w których trzeba się ładować zewnątrz. Natomiast dla mnie, jeżeli mówimy o autach, które mają jeździć bojowo dookoła Polski, a gdzie nie zawsze masz się jak naładować, o autach typu taksówka albo cokolwiek innego, to absolutnie to nie zdaje żadnego egzaminu. To se możesz kupić, ale czy to se możesz kupić i to ci się nie podobało? Przecież wiesz, ty musisz to auto naładować. To auto trzeba naładować, prąd nie jest za darmo. Pamiętajcie, że prąd nie jest za darmo, a to auto. Tam podawałem wcześniej, ile ono zużywa. A już urosła: 1623 kg. Dane WLTP, czyli zużycie paliwa, i to jest piękne: zużycie paliwa, jak już rozwiniecie, wynosi 6,2 litra w cyklu mieszanym. Jak ci się hybryda. Będzie roz... Jak jej nie będziesz doładowywał, jak będziesz jeździł na wersji hybrydowej, czyli ten silnik się wspomaga elektrykiem. Wartość paliwa w cyklu mieszanym, wartość ważona 1,1 litra. Zużycie energii w cyklu mieszanym, wartość ważona 148, nie wiem czego. Zużycie paliwa w cyklu niskim 9,9 litra, w cyklu średnim 5,5 litra. Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim 6,2 litra. Emisja CO2 i tak dalej. Emisja CO2 w normalnej mieszance to jest 141 gram na kilometr. A teraz zobaczmy, jak to będzie mieć się do diesla. To mi się podoba, piękna sprawa, tak trzeba żyć. Widzicie, to trzeba biuletyn trochę dalej pogrzebać. Wersja silnikowa, poproszę tutaj 2.0 TDI, nie to żebym był fanem tych 2.0 TDI, nie no jestem. Są naprawdę genialne silniki, 2.0 TDI, tu proszę wybierz, ciach, 4 na 4 jeszcze dodatkowo. Więcej informacji. I teraz masa własna dużo mniejsza. Użycie paliwa w cyklu mieszanym. 5,6. To maksymalne, co tam było ponad 9, to tu wynosi 8,3 i zawsze masz 200 koni pod butem. Emisja CO2, słuchajcie, 146. 5 pieprzonych gram różnicy, to naprawdę jest dużo. To jest cholernie dużo. To jest ogromnie dużo. Taka jest wasza bezemisyjność, wszyscy aktywiści eko i wszyscy ludzie, którzy promują takie rzeczy. Nie. Uważam, że jeżeli chcesz utopić kasę, kup sobie Jeżeli chcesz pojeździć sensownie, to albo już kup elektryka, który generuje jakiś tam zasięg, jak już masz taką naprawdę fazę, nam mieć samochód elektryczny, ale to już od kogoś, kto robi te elektryki od dawna, a nie usiłuje w auto, które jest projektowane jako normalny samochód spalinowy, wepnąć silnik elektryczny, albo po prostu kup oszczędnego diesla. Bo dla mnie to absolutny bullshit, rozumiecie? 141 g, 146 gram. pali więcej. Emituje o 5 gram mniej. Jakby do czego tutaj doszło w ogóle? A może jeszcze, jeszcze tylko ten TSI porównam. Ten 2.0 benzyniak. 2.0 benzyniak 200 konny. Dokładnie 190 konny. 159 gram emisja CO2. Czyli benzyna ma więcej dzisiaj emitowana, emitowania CO2 niż diesel. Do takich czasów doszliśmy. Ach te kopciuchy i nie mogą wjeżdżać do miasta. Zgadzasz się? Kciuk w górę. Jesteś kolejnym twórcą, który będzie udowadniał koło od nowa, że elektryka, plaginy i wszystko jest y, fajne, to se udowadnij. Ja z tobą nie będę polemizował. I pamiętajcie na końcu, że partnerem naszego odcinka jest firma Broku, czyli firma od cateringu diet, która pomoże Ci dobrać właściwą dietę zbilansowaną, taką na Twoje potrzeby, kalorycznie, taką jak chcesz. Jedzeniowo, smakowo, do wyboru, do koloru, zawsze świeże pod dom, a dla Was specjalnie 15% rabatu na hasło M4K15, link w opisie. Czy warto? Ja myślę, że warto. Dlaczego? Bo warto zawsze dbać o swoje zdrowie. Wiecie dlaczego? Bo macie tylko jedno. Trzymajcie się. Cześć!